Jukace to są po prostu dziady noworoczne, które kolędują na Żywiecczyźnie od dawien dawna. Trudno jest ustalić dolną granicę, kiedy dziady się pojawiły po raz pierwszy. Jak byłem dzieckiem, to budziło przerażenie, bo wlatywały chłopy w dzwonkach z batami, potężne chłopy, ponad 2 metry. Niektórzy, jeżeli mieli wzrostu tam 1,90 m, no to razem z ściaką miał około 3 metrów. No to ja taki malutki, tam 8-letni, prawda, chłopaczek, czy 10-letni nawet, no to strach był. Pierwsze przypatrywałem się, jak ci starsi gonią, zafascynowany tymi widokami przez okna, z okna do okna człowiek gonił. Przyglądał się, jak to wygląda, jak oni gonią, co się to dzieje, jest taki hałas, gdzie te dzwonki, gdzie te dziady, gdzie to, co się dzieje w domu, wszystko to po prostu fascynowało mnie. Nie, nie masz się czego bać, próbuj. Polecisz, trzeba kultywować tradycję rodzinną, prawda, jesteś z Zabłocia, no to już nie ma wyjścia, musisz lecieć. Już byłem troszkę takim wysokim, takim troszkę przy sobie chłopakiem, więc od razu powiedzieli, no to jak ten, to możesz startować za diabła, no nie? Wystartowałem za diabła, no i wiadomo, i zaczęła się moja zabawa właśnie z jukacami. Dziady pojawiają się w momencie zimowego przesilenia słońca. To jest oczywiście czas godnych świąt, kiedy jesteśmy w procesie kończenia się czegoś i rozpoczynania czegoś nowego. Takie grupy obrzędowe jak jukace są bardzo ważne. Chodzą ciągle po domach, po ulicach, cieszą nas swoją obecnością, przypominają o tym wielkim wydarzeniu, wielkim święcie, że przychodzi nowy rok, nastaje wszystko co nowe. Trzeba się bawić, śpiewać i uczcić to święto. Nasza nazwa pochodzi od jukania. Juhu. Jak kolędowali w przeszłości, to zbierali tam datki, zbierali na tabakę i spod tej maski, futrzanej maski głównie, właśnie takie dźwięki też wychodziły. Typowe zawołanie dawnych jukaczy było juhu, juhu na tabackę, no to też tak właśnie zbierali. No nie? Pierwsze wchodzą do domu, to składali życzenia juhu, juhu na tabackę. Jukaczem może zostać tylko osoba z Zabłocia, korzenna, kawaler. Ale kawaler, nie żaden, że tak powiem, używany, że rozwodnik, prawda, czy wdowiec. Tylko i wyłącznie kawaler. Jak ktoś powie, a zrobić sobie baz, zrobić sobie pomponik, uszyć strój, co to jest? Nieprawda, bo to nie jest tak. Ktoś powie, no tylko tyle. Ale jak tylko tyle? To są dziesiątki godzin. Przychodzę z pracy o 14. Mówię, chłopaki, godzina 17. Przychodzicie do mnie. Siadamy wszyscy razem w 5, w 6. No i każdy robi kućkę, później ciaki, prawda, też wspólnie robiliśmy, czy chce ktoś prostą, czy chce rogatą. Formowanie kartonu, na początku moczenie go, prawda, dopasowanie do głowy, no bo wiadomo, że po co robić, jak potem na głowę nie spasuje. To wszystko jest cały proces, kilkudniowe namaczanie, formowanie, potem mierzenie, czy do głowy na pewno pasuje, później wymyślanie wzoru, jaki malunek, musi być oczywiście związany z Zabłociem, bądź tu ze świętymi Zabłoć. Tak, mamy świętego Floriana, mamy na ciakach, czy Góra Grojec, czy Wieża Papierni. Tak samo była na ciakach malowana. Czyli takie tu nasze stricte malunki. To nic, ja czyszczę dzwoneczki, żeby nabrały swojego znowu blasku, bo po całym roku stania w pokoju zaśnie działy. Mosiężny dzwonek, nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję polerować. To też nie jest tak, że sobie przetrzesz papierem ścielnym coś. Tylko to trzeba szlifierki, trzeba filc odpowiedni, stopniowo szlifować. No bo to musi wyglądać. Ten jeden, jedyny dzień o jukacach ma mówić cały świat. Okres przygotowań po wszystkich świętych rozpoczyna się, bo wtedy zaczyna się tak jakby szukanie, gdzie mam strój, gdzie jest ciaka, jak wygląda, co się z nią stało, czy ją trzeba odnowić, co trzeba dołożyć, co trzeba zrobić, jakieś nowe frędzle podoszywać. Chłopcy namierzają wszystkie krawcowe, prawda? I stroje, bo każdy w nowy rok chce być jak najpiękniejszy. Wcześniej robiło się stroje z tego, co się miało. Szło się do krawcowej, zbierało się ścinki materiałów. Teraz można być, jaki kto chce, to taki może sobie strój zrobić. Możesz spróbować w grudniu w Żywcu kupić taśmę,
parcianą, nie kupisz na pewno. Bandaży nie kupisz na pewno, elastycznych. Dętki, jakbyś potrzebował, no też ciężko jest z dętkami, bo wszystkie są sklepy, że tak powiem, wykupione, wszystkie takie artykuły. Ale byśmy musieli zrobić takie, odnowić to, nie? Kiwianuszek, nie? Spoko, opcja. No to jest fajne, tylko dużo z tym roboty. Dzisiaj mamy w grupie dziadów, w grupie Jukacy, bardzo barwne stroje, bardzo w detalach dopracowane rzeczywiście, robią efekt niesamowity. No, trzeba trochę wysiłku włożyć to, żeby przygotować te barwne ubrania, żeby wiedzieć, jak się zachować, żeby przebyć tą drogę od tego początkującego Jukaca do tych najstarszych, co najdłużej chodzą. No, musisz jeszcze, Patryk, pamiętać tutaj, żeby pouzupełniać. Mhm. Wiadomo, że jak będą roztopy w nowy rok, żeby się tutaj woda nie dostała. Bezpieczeństwo nigdy za wiele. O to chodzi. Bad musi być trwały i wytrzymać kilkanaście godzin. Powiemy sobie, a skręcić sobie bad. Trochę taśmy, że tak powiem, trochę taśmy, jakaś tam dętka, sznurek. Nieprawda, to nie jest tylko tyle. To się wiąże wszystko z wyważeniem, bo ten bad musi nabrać tej prędkości i musi dostać tego załamania dźwięku, prawda? Bo jakby nie było, bad, ten strzał bata powstaje przez załamanie dźwięku. Dlatego jest tak potężny i tak siarczysty. Takiej prędkości nabiera. Wyciągnij to jeszcze. Wyciąg to delikatnie. Śrubkę wycofaj i śrubkę spróbuj przełożyć przez ten pierwszy. No, bo to jest ciężko, ale to potem jest efekt tego, że to się te dzwonki nie odkręcają, a tak to... Potem odkręcają, potem się dzwonki gubi. No i tracicie dzwonki. No, tracicie dzwonki. Jak lecicie, taki... potem połowa was nie ma dzwonków. Myśmy to robili wszystko w piwnicach, no nie? Spotykaliśmy się po dwóch, po trzech takich chłopców, którzy właśnie gonili. No i nawzajem, żeśmy sobie wspieraliśmy się razem, no i zawsze razem siedzieliśmy w tej piwnicy, wiadomo, no i owijaliśmy. No bo w domach to teraz, już teraz, no to też można, ale kiedyś to tak było, że też rodzice nie za bardzo chcieli, no nie wiadomo było, no a polecisz, będziesz gonił w nocy, da ci się albo coś takiego, no ale człowiek się tym fascynował i pasjonował, no to chciał po prostu lecieć i pokazać im, że jednak że im podoba się mu to. No. Jak? Jakiś jak baran? No. No, to dobrze. Widzę, że dobrze leży. Ciakę możesz ubrać i będziesz już całym tym. To mógłbyś się jeść teraz? Całym dziadem. Ci, którzy jeszcze potrafią, to starsi, no to jeszcze sami sobie to robią. No wiadomo, chłopcy, młodsi teraz, no to już szukają pomocy u nas starszych, no to wiadomo, kto jak ten, no to kto jak może, to im pomoże. Teraz dużo też osób tu do Zabłocia poprzyjeżdżało i mało też już z takich rodowitych Zabłocan, którzy potrafiliby na przykład bat zrobić, czy tak samo czapkę, czy nawet dzwonki gdzieś skombinować, czy coś, no to robimy takie coś, że tworzymy warsztaty, no i tam przychodzą ci starsi tacy chłopcy, no albo nawet starsi dziady, które kiedyś dawniej goniły, no i oni właśnie pomagają tym młodszym, czyli leść baty, czy stroje, czy jak tą ciakę mam zrobić, ten coś pomaga się, czy jak skroić futerko. No wszystko takie właśnie rzeczy związane z tym. Pomagamy się jak najwięcej tym chłopcom teraz, żeby ich tylko do tego nie zrazić, a żeby zachęcić. Batu też sam mu się nie zrobi, bo jak ja miałem na przykład bat 4,70 m, no to ja stałem przy oknie w pokoju, a mój brat na przykład w kuchni w połowie. No jeszcze ktoś musiał być trzeci, prawda, żeby to owijać i na tym pracować. Takim batem, no nie ukrywam, można zabić. Niejednokrotnie na godach był taki przypadek, nie mówię, że z naszej grupy akurat, no ale że osoba leciała z rozciętą twarzą, prawda. Bo nie zauważyła, a bat jest cieniutki. Tylko ciach, jak jest, że tak powiem, no i rozcięta twarz. To jest jak lecący skalpel, nie ma co się oszukiwać też. Można tak powiedzieć, że Jukaca nie widać, ale go słychać. No, to jest najważniejsze. No nie? Pierwsze to jest trzask, no nie? Który pokazuje, że słychać, że o, idą. Ktoś nadchodzi, idą. A i teraz po soczystości strzału wiadomo, kto idzie. Nie? Wiadomo, o, to idą poganiacze, albo to idą dziady, albo to małe dziady idą. To wszystko już potem człowiek, jak już tak dłużej przy tym siedzi, to już umie
rozróżnić nawet te strzały. Tu w okolicznych wioskach dziady noworoczne strzelają na okrętkę. Nad głową strzelają, prawda? No my, dlatego że mamy ciaki, no nie jesteśmy w stanie strzelać na okrętkę, prawda? Bo od razu byśmy sobie albo skręcili kark, mówiąc tak bezpośrednio, no nie dalibyśmy rady strzelić. Dlatego my tylko myślę, na prosto strzelamy. No i to też się wiąże z tym, że automatycznie, jeżeli bad ma 4 metry, czy tam 4,70, tak jak przytaczałem, no to musisz mieć 5 metrów przed sobą pustkę i 5 metrów za sobą pustkę, czyli naprawdę zajmujesz 10 metrów. Trening tego strzelania na bat to jest bardzo taki czasochłonny, bo nie to, że się weźmie ten bat i się idzie i strzeli raz czy dwa i dobre, mogę nowy rok lecieć. Nie. Polega na tym, że to całą noc trzeba umieć strzelać i to trzeba tą rękę ćwiczyć, bo jak się ręki nie wyćwiczy do tego strzelania, no to niestety, no to po kilku strzałach, no to ta ręka już jest taka zgotrzała, że jak gdzieś na przykład w tym przyjdzie finał pod góralem, no to lecisz tylko no i patrzysz się, no i pyk, to jakiś czas, bo nie dasz rady swojego, zaprezentować swojego tego, swojego strzału. Wielki wybuch, wielki huk, strzał, dźwięk porządkuje przestrzeń. Można to postrzegać właśnie w kategorii momentu w ciągu roku, kiedy jest najdłuższa noc, najkrótszy dzień, że wypłaszamy za światy nie tylko zło, nie tylko istoty, które mogłyby być dla nas niesprzyjające, ale również właśnie tą ciemność, mroczność, którą symbolizuje noc. Dźwięk strzał też ochrania, wypłasza w zaświaty to, co jest dla nas niesprzyjające, złe. Taką misję, takie przesłanie miały, ja myślę, że zawsze. I dzisiaj może tego tak nie interpretujemy, ale wszyscy w Sylwestra o północy strzelamy. U nas Nowy Rok dzieli się, tak powiedzieć, na dwie części, bo starsi chłopcy rozpoczynają, czyli tak od 18 roku życia, rozpoczynamy od nocki, czyli o 23 zbieramy się na dworcu PKP. Burmistrz daje nam klucze, czyli pozwolenie na przekroczenie mostu na rzece Sole w nocy, bo bez pozwolenia nie możemy przekroczyć. No czyli moglibyśmy tylko kolędować tutaj na Zabłociu w nocy. Jak stary obyczaj każe... Przyjechałem tutaj do was, żeby na Zabłociu wam, drodzy Jukace, dać zezwolenie na przekroczenie mostu solnego o godzinie 23.59. I jak biegniecie o 23.59, to już na drugiej stronie będziecie o 24.00. I możecie przez cały czas od 1 stycznia przez okres godu gonić po żywcu, nie tylko po Zabłociu. Czekają tam wszyscy na was, tu ci daję klucz od miasta, bracie, masz go pilnować, nie zgubić, pilnować i macie się tu wszyscy dobrze bawić, no bo to jest... No i że tak powiem, po uzyskaniu zgody dzielimy się na grupy i o godzinie 12 ruszamy na sylwestrówki, czyli na zabawy.
by się wam darzyło, kopiło, copiło, dyszlem do stodoły obróciło. Co byście mieli pełne obory, pełne pudła, by wam gospodyni u pieca nie schudła. Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a za piecem troje, i no potem nie godojcie, że to które moje. Byście byli szczęśliwymi, a po śmierci zbawionymi. Szczęścia, zdrowia i słodyczy noworocznej Jukace życzą. Słowa, które wypowiadają, wystarczy krótka formułka, prawda? Dużo szczęścia i słodyczy noworoczny Jukac życzy. Dźwięk dzwonków. One mają bardzo istotne znaczenie właśnie tutaj w trakcie bezpośredniej relacji kolędnika, dziada z osobą. Czy to na ulicy spotkaną, czy z osobą, która, czy z domownikami, którzy przyjmują właśnie w swoim domostwie. Biegają po całym Zabłociu, składają życzenia, winszują nowego roku, starają się posyłać takie jakby dobro. Nie przychodzimy do domu, dzwonimy na domofon. Dzień dobry, Jukace, chcieliśmy zakolić. Nie ma czegoś takiego u nas. Stajemy przed domem gospodarza i do tego momentu strzelamy i dzwonimy na dzwonkach, dopóki on się obudzi, prawda? I wyjdzie z domu i nas zaprosi. Otworzy bramkę i nas zaprosi. Nie ma czegoś takiego, że dzwonimy czy coś. Nie. Masz tak strzelać na bacie, żeby cię w domu słyszeli, żeby wstali. Jest to troszeczkę coraz cięższe, no bo okna coraz to lepsze są, że tak powiem, ten, ale my dajemy radę. Mamy swoją siłę wewnętrzną i nie ma czegoś takiego, żeby ktoś nas jeszcze nie usłyszał. A co wy toho pierdać robicie? Tata, to ci mogę życzyć. Wszystkiego dobrego na tym nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i co, na sobie wszystkich zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Hej! Łopytko na tym nowym roku! I życzenia zawsze składa albo kasjer, albo najwyższy numer, który leci. Te życzenia, które składamy, to wiemy, że one nie idą na marne. Bo jakby nas każdy tak chodził i tak pusto składał te życzenia, no to by to nie miało w ogóle sensu według mnie jakiegoś istnienia, tylko musi to pokazywać, że ta osoba, która składa życzenia, ona to składa z taką jakby prawdomównością i swoją radością. Słowo ma moc sprawczą. Wiemy o tym dzisiaj wszyscy. To, co wypowiemy, to, co pomyślimy, myśl, słowo, towarzyszące temu emocje i działanie stwarzają naszą rzeczywistość. I to się właśnie dzieje w grupach kolędniczych, między innymi w słowach, które przekazują nam dziady. Jak jesteś w stroju, masz być elegancki, ładny, tak żeby ludzie te zdjęcia robili i masz się prezentować, bo jesteś tożsamością, jakby nie było Zabłocia. Jesteś mu dużo Zabłocia. O, tak to wyrażę dosadnie. Dziewczyny się oglądały za chłopakami. To też było też fajne, bo to można powiedzieć, że wtedy człowiek mógł wybierać. Jukacy, jak lecą w nowy rok, no to wiedzą, w którym domu jest dziewczyna, Luba jego, prawda, która się mu tam podoba, czy ten, no to od razu gospodarz, jeżeli rozpozna tam na przykład chłopaczek szepnie tam tacie dziewczyny, że będzie w takim stroju, no to niejednokrotnie było tak, że chłopaki normalnie wpadali do domu, dziewczyna jeszcze spała, a niech lazł normalnie w łóżku i życzenia, ona jeszcze rozespana, wszystko, a on już życzenia składał, prawda? Czyli ona jeszcze nie zdążyła obudzić się w tym nowym roku, a on już do niej wyszedł, prawda, z życzeniami, z tym dobrym słowem w nowy rok. Przecież żali ze Związku Radzieckiego,
handlowali, no nie, i spali tam właśnie na ośrodku. No i myśmy tam przylecieli w Nowy Rok, no wiadomo, to zafascynowano, no jacy piękni chłopcy, jak to krasny, to. Pójdą na górę. No mówię, ja nie mogę, bo ja kasjer. I ten człowiek ucieka, wiadomo. Także miałem takie różne zaproszenia i takie także... Nieraz można było z byle czego skorzystać. Dziady, czyli Jukace, którzy mają ponad 18 lat, zlatują w sylwestrówek. Na mszę dziadowską o 4:30 zbieramy się pod kościem, a młodzi to wiadomo, zbiórka jest przed mszą bezpośrednią. O 4:45 to jest taki ruchomy czas, ale zazwyczaj o 1:30 i ustawiają się wszyscy wedle hierarchii. I wszyscy ściągają w tym momencie ciaki, nakrycia głowy. Te postacie, co mają dzwonki, muszą je ściągnąć. Wyjątkiem w tej sytuacji jest pierwsza trójka, bo ona jako jedyna jest zasłużona i ma prawo wejść w dzwonkach do kościoła. Pierwsza trójka wchodzi do kościoła, prowadzona przez kapłana ze starym kasjerem z tyłu. I mają w rękach figurki. Figurkę Jukaca, czyli dziada, figurkę diabła, figurkę babki i figurkę kominiarza. I te figurki zostają położone przed ołtarzem podczas mszy koło żłóbka Pana Jezusa. Witam Was serdecznie na tej porannej mszy świętej w Nowy Rok. Witam w sposób szczególny Jukacy, którzy tradycyjnie jak co roku spotykają się na tej mszy świętej. Pamiętam, że kiedy ksiądz proboszcz na początku mojej posługi w tej parafii powiedział, że będę musiał odprawiać mszę świętą o 5 rano, to mu nie uwierzyłem. Myślałem, że żartował. Jak widzimy, nie żartował. Wczoraj żegnaliśmy stary rok. Rok, w którym było faktycznie dużo radości, dużo pomyślności, ale także dużo smutku, może lęku. A dzisiaj, drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy pisanie nowego rozdziału. Najmłodszy kapłan musi, że tak powiem, nauczyć się naszej tradycji, bo służąc tutaj w Zabłociu cały czas mamy styczność przez cały rok z tą tradycją. Czy to pogrzeby, gdzie na pogrzebach mówi się, że ta osoba była starym kasjerem, bądź biegała u nas w grupie, że zasłużona o wszystkich zasługach. Podczas ceremonii ślubnych tak samo się porusza temat Jukacy, że to był stary kasjer na przykład, bądź wiele lat gonił, czy też się bardzo udzielał w tej tradycji, pomagał. No jest to na pewno, nie wiem, śmieszne bądź wyjątkowe, że podczas mszy dziadowskiej nawet diabeł służy Panu Bogu do mszy. Jest to jeden z Jukacy przebrany w strój diabła. Msza dziadowska jest wyjątkowa, na pewno na całą Polskę. Nie mam wątpliwości. Szczęścia, zdrowia i słodyczy! Noworoczny pogoń jak wam życzę! W Nowy Rok, na moście dzielącym Żywiec od Zabłocia, salwą strzałów obwieszczają rozpoczęcie się Nowego Roku. Najważniejszą postacią jest kasjer, to jest hersztyn całej tej bandy, tych chłopaków, którzy się zbierają. Bycie kasjerem jest na pewno wyjątkowe dla mnie, ponieważ jest to od razu, można powiedzieć, wyznacznik takiej osoby zaufanej bardzo, odpowiedzialnej. Numerki porządkują, ponieważ wiemy, kto pod daną maską kolęduje. To są kwestie porządkowe, a przyjęły się już też zwyczajowo, że pierwszym numerem jest kasjer, najważniejsza osoba, która zarządza całą grupą. Jest to wyróżnienie. Bo kasjerem nie może być każdy. Czyli, tak mówię, odpowiedzialność, czyli ta rodzina już, popatrzcie, w tej rodzinie leciał kasjer. No to już coś jest, że chłopak potrafi tam ogarnąć
pewne sprawy i nie boi się, że jest odpowiedzialny za na przykład 70 osób. No nie każdy jest w stanie udźwignąć taki ciężar. Dwójka i trójka to są jakby prawa i lewa ręka tego kasjera, a reszta to są tacy już, którzy pilnują tych już tych młodszych chłopaków albo tych grup, które gdzieś jak przykład się ustawiają albo coś, że oni muszą przypilnować tego, żeby ta grupa się dobrze ustawiła, począwszy od dziadów, skończywszy na babkach. Następną postacią w niższą już hierarchii to jest diabeł. No to dla diabła to już też postać, która jest też zamaskowana, bo wiadomo, dziad tak samo musi być zamaskowany, musi mieć jakieś futerko na twarzy, robi hałas właśnie z widłami, no to wiadomo, też psocin, czyli jak gdzieś śnieg albo coś, widzi jakieś dziewczyny albo coś podlatuje, to widłami o ten śnieg i dla dziewczyny, wywraca dziewczyny, byle co podkłada pod nogi, żeby inne się wywróciły. Takie psoty właśnie wykonuje, no, a w domu, no to wiadomo, to zajdzie do pieca, to gdzieś tam podejdzie do gospodyni, taś tam od tego, ona coś na przykład rozmawia z kimś, no to podejdzie do tyłu, coś tam jej huchnie, albo przestraszy, albo coś. Taką rolę odgrywa jego właśnie. Oprócz tego są kominiarze. Kominiarz jest taką symboliczną postacią w różnych kolędniczych zwyczajach, łączącą ziemię z przestrzenią pozaziemską, jest związany z kominem, z dymem, z ogniem, z oczyszczaniem, jest postacią taką z pogranicza. Kiedyś dawniej, to za nami czasów, to jeszcze kominiarz był, malował się sadzą, teraz już to, jak chłopcy widzę, zaprzestają pomału. Tak samo mieliśmy, kominiarz miał w tym kieszonce taki woreczek ze sadzą i napotkane osoby zawsze były mazane przez kominiarza i to też, też to sprawiało niektórym de frajdę, a niektórzy to po prostu dramatyzowali, no bo rany wojskie, nowe futro, nie? A tu kurde, całe czarne od sadzy. Następnie są zwykłe dziady, czyli takie, które już gonią kilka lat i one mają też rogate, znaczy też ciaki, no nie, ci mają proste ciaki, stożkowe, zwykłe, a ciaki, czyli czapki, jeśli nie powiedziałem, a ci, którzy na przykład lecą, mają rogate ciaki, czyli takie z rogatami, z wypustami. Dawniej to było do moich czasów, to było tak, że czy dań, kto leci w rogatej ciaczy po raz pierwszy, to on wtedy po prostu uczył się też strzelać, bo trudniej jest strzelić w rogatej ciaczy niż w prostej. Po nowym roku jestem w Godoziewieckim. Wszystkie grupy się zjeżdżają, prawda, na ten cały korowód, gdzie jest przegląd wszystkich grup, czyli pokazy, jak te grupy kolędują, prawda? Tak samo jak my, pokaz życzeń noworocznych. To jest takie uwieńczenie naszego, jakby tam tak to robimy, taka uroczystość nasza w ogóle, wszystkich tych dziadów, którzy gonią tu właśnie do Rzeczu Soły, no nie? Co dają Gody Żywieckie grupom dziadów? Dają im możliwość zaprezentowania siebie poza swoją tą macierzystą społecznością, gdzie wszyscy na nich oczekują. Dają im możliwość spotkania się z innymi grupami, nawiązania relacji, nawiązania kontaktów i też poczucia pewnej wspólnoty. Ja myślę, że zwłaszcza od 2016 roku, kiedy kolędowanie dziadów noworocznych zostało wpisane na Krajową Listę Chroniącą Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, te grupy dziadów, których jest mniej więcej około 20, w tym są Jukace, mają możliwość poczucia wspólnoty, pewnej wspólnoty treści, idei, które niosą w sobie. Spotykamy się razem i życzenia sobie składamy, no i wiadomo, że dochodzi do jakichś toastów czy czegoś, no ale zawsze człowiek cieszy się z tego, że może spotkać taką grupę tych prawie 600 kolędników. No. Gody Żywieckie też motywują ich do staranności prezentacji dawnego obrzędu, bez względu na to, na ile sobie zdają sprawę z tego, czy uczestniczą w czymś, co było ważne w kategoriach wierzeniowych, czy tylko uczestniczą w czymś, co dla nich jest ważną zabawą.
Jesteśmy w Żywcu, w rynku, gdzie mamy dzień plenerowy Godów Żywieckich. Odbywa się konkurs trzaskania z bata i krótka prezentacja. Autentycznie grupy chodzą od chałupy do chałupy. I tutaj na Godach Żywieckich chcemy zawsze, żeby wszystkie te grupy razem mogły przejść kawałek torowodem, pokazać, jak to autentycznie wygląda. Wszystko chodziło tak. Śmierć, diabeł, Żyd, blachosz i snurkosz. Pięć masek było. To byli prawdziwi przebrańcy, ci starzy. Coś się zaczęło, to coś się musi skończyć i poprzez wytańczenie tego Sićkiego przez te dziady w pewnym momencie kończymy coś, co zamykamy w ciągu roku, czyli jakby umieramy i poprzez ożywianie tych koni pobudzamy to do życia, do radości. Zagrali mi, potańcowali. Co im trzeba było dać. Chcemy pokazać turystom, że ta tradycja jest, była i będzie na zawsze, bo my nie pozwolimy, żeby ona, że tak powiem, no została wyłączona jak światło. A nie ma już i tyle. Nie, nie można tego zrobić. W prezentacjach wszelkich innych pojawiają się dzieci, pojawiają się mali, którzy są tak dumni z tego, że mogą w tym w czymś ważnym uczestniczyć, że bez względu na to, czy w przyszłości będą biegać, gonić, jak też dziady mówią, czy nie, będą świadomi tego, że coś, taki ważny obrzęd, coś takiego tutaj było. Zakładając strój, wczuwasz się w tą postać, prawda? I wtedy nie ma czegoś takiego jak wstyd, że się zaczerwienisz, prawda? Zawstydzisz czy coś tam. Po prostu podlatujesz, składasz życzenia, cieszysz się z tymi ludźmi, tym nowym rokiem, że jest nowy rok. Stary rok zostawiamy za sobą. Te wszystkie zmartwienia, które nas spotkały, choroby. Teraz jest nowy rok, 1 stycznia. Zaczynamy wszystko od nowa. Możemy sobie poukładać od nowa, jakieś cele wyznaczyć, prawda? Jakieś marzenia, które planujemy spełnić. I mamy tylko jedno, co nas ten, to musimy je zrealizować. Nic więcej. Zadowoleni jesteśmy z tego, że możemy tak samo się pokazywać. No i wiadomo, że jak człowiek ubierze się w taki strój, no to wtedy to już czuje się taką, kurde, normalnie, że dalej się to... Nawet żona kiedyś powiedziała, głupi, dalej się będziesz przebierał. No mówię, chyba do końca życia, jeden dzień dłużej. W przeszłości człowiek żył w symbiozie z naturą. Wspierał naturę, akceptował siły kosmiczne i siły Ziemi. Dziady nam pokazują, że człowiek i natura, środowisko, w którym żyjemy, tworzy pewną całość i powinniśmy się wzajemnie wspierać. Grupy obrzędowe są czymś wyjątkowym. A taki zwyczaj jak Jukace, który występuje tylko tam, na Zabłociu, no jest dumą całego regionu, całych polskich gór. Myślę, że możemy się nim chwalić w całej Polsce.
pracy.